to będzie jedno z najoptymistyczniejszych wideo na tym profilu. To, co się teraz dzieje, jest nienormalne i moralnie nielogiczne i niepoprawne. Jestem po 6 godzinach pracy w niedzielę, po 3 godzinach snu, chory od kilku tygodni. Przepraszam, od kilku dni. No dobra, nie chory, przeziębiony. I zamiast odpoczywać i spać, to ja idę do parku, idę na drążki, idę ćwiczyć. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ja tryskam energią jak Piccolo w Sylwestra. Wiedzieć ten... bo mam cel, bo mam wizję swojego życia za rok. Dokładnie wiem, co będę robił za rok o tej porze. Będę jeździł po całej Polsce, spotykał się z niesamowitymi ludźmi. Pójdę na ekstremalną drogę krzyżową, pójdę na pielgrzymkę, pojadę na Rasmusa, zwiedzę nowe kraje. Ja wiem, po co ja się budzę każdego dnia, ja mam taką energię do życia, ja pierdzielę. To jest zajebiste uczucie, wiedzieć coś, jak chcę robić w życiu, ja pierniczę. Kocham swoje życie, kocham siebie, kocham was. Tak, ja pierniczę, kocham. Co jest najlepsze, ja wiem, co muszę robić, żeby dojść tam, gdzie chcę dojść. To jest ekstremalnie trudne, ale właśnie to muszę robić, rzeczy ekstremalnie trudne. To jest cały przepis, każdego dnia ekstremalnie trudne rzeczy. Ja pierniczę. Człowieczku, który mnie ogląda, zrób mi przysługę, zrób mi przyjemność, bądź moim Mikołajem i uśmiechnij się do mnie, o tak. Zrób to, proszę. Ja jestem siewcą, dobrzy ludzie ze mną, dobre ziarno idą siać, rzucamy je w ciemność, mając pewność, komuś może światło